Cześć! Tu Para Zgara. W dzisiejszym odcinku chcemy przedstawić Wam przepis na naleśniki. Do przygotowania ciasta będziecie potrzebować jajka, mąkę, mleko, cukier waniliowy oraz wodę. W pierwszej kolejności ubijamy jajka. I dodajemy cukier waniliowy. Całość mieszamy. Następnie przesiewamy mąkę przez sitko i dodajemy mleko. Całość mieszamy. Mieszamy ciasto do momentu, aż znikną grudki. Jeśli Wasze ciasto po wymieszaniu jest gęste, dodajemy odrobinę wody. U nas dodaliśmy około 70 ml wody. Ciasto jest dobre, gdy pokrywa łyżka. Na patelnię dodajemy małą łyżeczkę oliwy i rozgrzewamy ją. Pamiętajcie, aby pierwszy naleśnik też wyszedł, patelnia musi być bardzo rozgrzana. Następnie rozprowadzamy około 1 chochlę na patelni. Przy rozprowadzaniu ciasta na patelnię warto ją podnieść, łatwiej wtedy się rozprowadzi ciasto. Średnica naszej patelni wynosi 26 cm. My lubimy grubsze naleśniki, przez to więcej ciasta pojawiało się na patelni. U nas wyszło 6 grubszych naleśników. Naleśnika smażymy z dwóch stron. Jak możecie zauważyć, naleśnik ładnie się zarumienił, a to dzięki dodanej odrobinie cukru. I naleśnik gotowy do zawinięcia z konfiturą albo z serem białym. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Będziemy wdzięczni również za subskrypcję naszego kanału. Dziękujemy za uwagę i powodzenia!